nadchodzących czasów. Widzimy na ekranach, Ojciec Święty przyjechał już do katedry. Dzisiejszego wieczoru ten swój trud, obrad synodalny, diecezja płocka składa w ręce Ojca Świętego i wspólnie z nim modlitwą poleci Wszechmogącemu Bogu. Prosimy naszych sprawozdawców o komentarz. Ostatnim oficjalnym akcentem wizyty papieża Jana Pawła II w Płocku jest nabożeństwo czerwcowe w Płockiej Bazylice Katedralnej, które za chwilę się rozpocznie. A skąd witają Państwa komentatorzy? Ksiądz Jerzy Chowańczak, Tomasz Lis i Tomasz Białoch. Nabożeństwem czerwcowym odprawianym w katedrze płockiej diecezja zakończy swój 42. synod diecezjalny. Poprzedni odbył się w 1938 roku za arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Papież zbliża się do katedry. Witany jest w drzwiach katedry przez księdza kanonika Wacława Gapińskiego, proboszcza katedry. Nabożeństwo czerwcowe ma bardzo prosty układ. Jest odśpiewaniem litanii do serca Pana Jezusa wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Dziś przed odśpiewaniem litanii będziemy świadkami, jak przed chwilą słyszeliśmy, przekazania Ojcu Świętemu dekretów synodu diecezji płockiej. Ojciec Święty za chwilę będzie przywitany przy ołtarzu przez ordynariusza diecezji, księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego. Nabożeństwo czerwcowe odbędzie się w katedrze płockiej, wybudowanej, a właściwie odrestaurowanej w latach 1901-1904. Płock dwukrotnie wznosił swoją katedrę. Najpierw drewnianą, potem murowaną. Drewnianą wybudowano wkrótce po utworzeniu diecezji płockiej w 1075 roku. Budowla ta pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny powstała z inicjatywy Bolesława Śmiałego. W niej to młody Bolesław III Krzywoluscy pasowany był na rycerza. Tutaj też pochowano Władysława Hermana. Właśnie wewnątrz bazyliki katedralnej na uwagę zasługuje kaplica zwana Królewską, gdzie spoczywają władcy Polski, Władysław Herman i Bolesław III Krzywoluscy oraz książęta mazowieccy. Widzimy Ojca Świętego, który już zbliża się do drzwi katedry. Chór w katedrze śpiewa antyfonę Tu et Petrus. Ty jesteś Piotrem. Ojciec Święty wchodzi do katedry. Główne drzwi to słynne katedralne drzwi, które w świetle najnowszych badań powstały w latach 1152-1154 w Magdeburgu. Jest to kopia tych drzwi. Oryginał znajduje się w Nowogrodzie Wielkim w Związku Radzieckim. Po przewiezieniu do Płocka zawieszono te drzwi w portalu bocznym nawy północnej romańskiej katedry, którą wzniósł biskup Aleksander w latach 1129-1144. Niestety nie wiemy dokładnie, jak długo drzwi przetrwały na swoim pierwotnym miejscu. Jako datę zniknięcia tych drzwi z Płocka przyjęto hipotetycznie rok 1262. Wtedy Litwini, a wraz z nimi Prusowie, wykorzystali nieobecność w Płocku księcia Siemowita I, napadli miasto, spalili je i splądrowali. Właśnie widzimy, papież w tej chwili przechodzi przez drzwi katedry.
ustalono, że drzwi zostały uznane przez Cerkiew Prawosławną za ortodoksyjne około 1430 roku. Opatrzono je wtedy ruskimi inskrypcjami. A w czasach nowożytnych drzwi bywały wielokrotnie ukrywane. W czasie wojen rosyjsko-szwedzkich, prawdopodobnie w czasie wojen napoleońskich i po raz ostatni w 1941 roku, kiedy wywieziono je na Syberię. Ksiądz kanonik Wacław Gapiński wita Ojca Świętego w drzwiach katedry. Otoczony przez biskupów płockich wkracza do wnętrza świątyni. Thank you.
zajmie miejsce na tronie papieskim, będzie przywitany przez biskupa ordynariusza diecezji płockiej. Skierowałeś oto błogosławione stopy zwiastuna miłosierdzia Bożego na płockie wzgórze Tumskie, do katedry Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, Królowej Mazowsza. Gromadzimy się w tym czcigodnym miejscu na nabożeństwie czerwcowym, aby przeżyć tajemnicę Kościoła, która z zmierzchu drugiego tysiąclecia dziejów pod Twoim przewodnictwem, Ojcze Święty, otwiera niewyczerpane skarby miłosierdzia Bożego dla nas i całego świata. Ową sakramentalną rzeczywistość Kościoła, otwartego według serca Zbawiciela na radość i nadzieję, smutek i trwogę ludzi współczesnych, odnowiliśmy w naszej diecezji podczas 42. Synodu Płockiego. Gorąco prosimy Cię, Ojcze Święty, o jego zamknięcie i błogosławieństwo na trud wypełniania duchem synodalnym duszpasterstwa diecezjalnego. Wzgórze Tumskie, w tej wieczornej godzinie, tak wymownie złączone ze wzgórzem watykańskim, prastara katedra, a w niej piastowska herma świętego Zygmunta, patrona grodu płockiego, grobowce władców Polski i współcześni świadkowie trudu, wreszcie wolnej, a przecież ciągle potrzebującej wyzwolenia ojczyzny. Włączamy weń wszystkie nasze dzienne sprawy, trudne polskie sprawy. Prosimy o Boże miłosierdzie dla cierpiących, bezrobotnych, ubogich, zmęczonych i zawiedzionych. Dziękujemy za wszystkie świadectwa zwycięstwa Ducha. Pozwól, Ojcze Święty, że tego wieczoru wyrażę również osobistą i synowską wdzięczność za Twoje odwiedziny w Detroit, gdy sam byłem przykuty do wózka inwalidzkiego, i za życzliwe zainteresowanie sprawami diecezji płockiej, którego zwieńczeniem jest ta pielgrzymia modlitewna godzina. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Przywiedź wszystkich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności,
udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez który stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała. Śpiewem niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Rozpoczynamy nabożeństwo czerwcowe. Oddajmy chwałę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wiernemu i posłusznemu aż do śmierci, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Biskup wręcza teksty uchwał synagalnych Ojcu Świętemu.
serca Pana Jezusa. Synodu waszej diecezji. Synod ten, podobnie jak tyle innych synodów diecezji i prowincji kościelnych na całym świecie, jest jednym z tych żywych kamieni, poprzez które Kościół powszechny w każdym z partykularnych i lokalnych kościołów podejmuje wielkie dzieło realizacji Soboru Watykańskiego II. Sobór, jak wiemy, odbywał się w tym czasie, gdy Kościół w Polsce przygotowywał się do tysiąclecia chrztu.
soborze staraliśmy się uczestniczyć nie tylko przez czynną obecność biskupów polskich w Rzymie, ale także wspierając jego pracę modlitwą i ofiarą. Dobrze pamiętamy jasnogórskie czuwania soborowe. Od czasu, kiedy sobór zakończył swe obrady 8 grudnia 1965 roku, rozpoczął się okres asymilacji, wprowadzania w życie jego magisterium, jego pastoralnej orientacji. Pracę tę podejmują poszczególne kościoły, przede wszystkim na synodach. Pracę tę podjął również wasz Kościół Płocki na swoim synodzie, którego owocem są oddane w moje ręce tu przed ołtarzem dokumenty, odzwierciedlenie magisterium soborowego oraz jego pastoralnych orientacji wedle warunków i potrzeb waszej diecezji. Dziękujemy Boskiemu Sercu Jezusa za tę pracę wspólnoty ludu Bożego na Mazowszu, zwracając się do Niego z tym wezwaniem: Królu i zjednoczenie serc wszystkich, przyjmij nasz wkład w budowanie ciała Twojego Kościoła w perspektywie trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Kościół, wedle słów Soboru, jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. W dalszym ciągu nauka Soboru uwydatnia charakter Kościoła jako komunii międzyludzkiej, która jest szczególnym odzwierciedleniem komunii trinitarnej Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętym. W mocy tej komunii Boże Serce Odkupiciela Świata jest niewyczerpalnym źródłem zjednoczenia serc wszystkich. Kościół, w tym także wasz Kościół Płocki, pragnie być i urzeczywistniać się tu nad Wisłą jako sakrament i sługa tego zjednoczenia. Wszystkie postanowienia i zalecenia synodalne do tego ostatecznie zmierzają. Wszystkie one, tak jak cały Kościół, czerpią z pełności Chrystusowego serca, czerpią ze skarbów mądrości i umiejętności, które mieszkają w boskim sercu Odkupiciela, aby służyć zjednoczeniu serc ludzkich. Na przestrzeni 9 wieków swego istnienia Kościół Płocki wielokrotnie zbierał się na synodach, które, jak sam grecki wyraz wskazuje, miały ukazywać mu wspólną drogę myślenia i postępowania, wiary i życia. W obecnym stuleciu szczególne znaczenie miały synody odbyte w czasie długiej pasterskiej posługi arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, którego 50. rocznica śmierci męczeńskiej w obozie w Działdowie przypada w najbliższych dniach. Synody tamte służyły umocnieniu Kościoła i społeczeństwa katolickiego w okresie po odzyskaniu niepodległości, a zarazem niejako w perspektywie nowej dziejowej próby, którą stała się II wojna światowa. Synod obecny
podejmuje wyzwania nowych czasów. Jest bardziej niż synody dawniejsze dziełem wspólnym całego ludu Bożego. Potwierdzając ważność dawnych zasad życia kościelnego, równocześnie otwiera się w stronę nowych zadań. Pogłębia świadomość Kościoła w jego wewnętrznej, bosko-ludzkiej konstytucji, a równocześnie otwiera ten Kościół w jego posłannictwie ku światu. Na początku Soboru ojcowie zgromadzeni w Bazylice Świętego Piotra postawili pytanie podobne do tego, jakie kiedyś stawiano nad Jordanem Janowi Chrzcicielowi. Kościele, co mówisz sam o sobie? W czasie synodu analogiczne pytanie stawialiście sobie tutaj w Płocku nad Wisłą. Co mówisz sam o sobie? Kim jesteś? Kim powinieneś być? Jak możesz stawać się takim, jakim być powinieneś, aby odpowiedzieć znakom czasu, aby odpowiedzieć oczekiwaniom i wymogom tej własnej społeczności, a pośrednio całego narodu wchodzącego w nowy okres swych dziejów. Quid dicis de te ipsum? Jak masz się stawać sługą tego zjednoczenia serc wszystkich w boskim sercu Odkupiciela. Jako biskup rzymski, następca apostoła Piotra, pragnę wam podziękować za ten wkład do wspólnego skarbca Kościoła Powszechnego. Jest on tym bardziej wymowny, że w obecnym okresie droga synodalna wydaje się szczególnie wskazana i celowa. Świadczy o tym również synod plenarny Kościoła w Polsce, który jutro ma być uroczyście rozpoczęty w Warszawie. Świadczą o tym synody całych kontynentów, jak synod afrykański, a także synod europejski. Ten ostatni został zapowiedziany w Welechradzie na Morawach, mieście związanym z misją świętych Cyryla i Metodego, którzy są apostołami Słowian. Prace tego synodu są już w toku. Świadczą też w sposób szczególny synody biskupów reprezentujących wszystkie episkopaty Kościoła katolickiego na całym świecie, które podjęły już szereg zadań szczególnie ważnych dla okresu posoborowego u progu roku 2000 po narodzeniu Chrystusa. Chrystus, On jest dla wszystkich drogą, prawdą i życiem. Jemu też, sercu, które jest źródłem i zjednoczeniem serc wszystkich, polecam prastary Kościół Płocki na jego drogach ku nowym czasom i nowym zadaniom. Polecam was wszystkich i dzieło synodalne waszego Kościoła Chrystusowi, Odkupicielowi świata, przez serce jego Matki, która jest Matką Kościoła. Niech wszyscy święci patronowie tej ziemi, w szczególności młodzieńczy Stanisław Zrostkowa, wypraszają dla współczesnych i przyszłych pokoleń, aby Chrystus pozostawał zawsze drogą, prawdą i życiem dla wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odśpiewamy pieśń ku czci serca Pana Jezusa, a potem pieśń eucharystyczną. Na zakończenie Ojciec Święty udzieli nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Do Ojczyzny. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Niech Chrystusowe błogosławieństwo umocni nas w wierności temu przesłaniu.
diakon odnosi Najświętszy Sakrament do bocznej kaplicy w katedrze. W kielichu i na tym patenie, jak
przypatrzeć się naszemu powołaniu poprzez realizację synodu. Bóg zapłać waszej świętobliwości. Oddajemy głos do studia centralnego.